Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na następnym wykładzie towarzyszącym naszej wystawie Droga do Edo. W trakcie tego wykładu chciałbym Państwu zaproponować trochę inne spojrzenie na naszą wystawę, która poświęcona jest drzeworytowi japońskiemu. Przede wszystkim skupiając się na temacie pejzażu. Ale trudno uniknąć w kontekście drzeworytu japońskiego wątku związanego z jego wpływem na sztukę europejską. I dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Muszę powiedzieć, że miałem ambicje, żeby odwoływać się tylko do prac, które mamy na wystawie, ale to niestety nie będzie możliwe, dlatego że tak jak powiedziałem, nasza wystawa w bardzo bogatym wyborze przede wszystkim przedstawia pejzaż właśnie w drzeworytach. A ja dzisiaj chciałbym Państwu spróbować też przedstawić pewien taki ogólniejszy zarys, w jaki sposób sztuka japońska, ale również właśnie w szczególności drzeworyt japoński wpływały na sztukę europejską. Zacząć musimy oczywiście od kwestii izolacji Japonii, która trwa od wieku XVII, kiedy to umacnia się władza szogunów, którzy bronią dostępu i to rzeczywiście prowadząc politykę bardzo izolacyjną. W związku z tym to, co będzie z Dalekiego Wschodu pojawiać się w Europie, to przede wszystkim będą wpływy chińskie, które będą dominować w wieku XVIII, a dopiero później wraz z otwarciem granic Japonii nastąpi zainteresowanie tą kulturą. Mówiłem już Państwu o tym, że chciałbym się skupić jednak na drzeworycie, no bo to on jest tutaj głównym tematem naszej wystawy. I oczywiście będę Państwu również przykłady samego drzeworytu japońskiego pokazywał, ale właśnie chciałbym pokazać też więcej prac europejskich, tak jak tutaj w tej Martwej naturze Paula Gauguina, gdzie tak dyskretnie z boku mamy właśnie zaznaczony ten punkt odniesienia, którym dzisiaj będziemy się zajmować. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przede wszystkim spróbowali może nie tyle oddzielić, bo to oczywiście będą kwestie ze sobą związane, ale spróbować wyróżnić z jednej strony pewne motywy japońskie, tak jak tutaj chociażby ci pielgrzymi, którzy udają się na górę Fuji, ale w tym drzeworycie zresztą barwnym Emila Orlika mamy też oczywiście nawiązania formalne. I przede wszystkim tego chciałbym poszukać, właśnie takiej zmiany w myśleniu, w obrazowaniu. Stąd też w dużej części będziemy się zajmować malarstwem i to obrazowanie, które zmienia się w sztuce europejskiej właśnie w drugiej połowie XIX wieku, jest bardzo mocno zainspirowane drzeworytem japońskim. No i zastanawiałem się, w jaki sposób ten temat bardzo, bardzo przecież obszerny tutaj Państwu przedstawić. I pomyślałem sobie, że pierwszą część naszego spotkania poświęcimy rzeczywiście dosyć restrykcyjnej chronologii, to znaczy przedstawieniu, w jaki sposób, co działo się w Europie przede wszystkim, bo dzisiaj się jednak skupiamy na Europie, w jaki sposób przyjmowała ona sztukę japońską. No i rozpoczynamy właśnie od momentu, kiedy granice Japonii zostają otwarte, czyli od 1854 właściwie roku, kiedy po 215, ponad 200 latach izolacji Japonia otwiera swoje granice. W latach 50. podpisuje umowy handlowe z Holandią, Rosją, Wielką Brytanią i Francją. W tym czasie, dokładnie w
1855 roku odbywa się pierwsza wystawa światowa w Paryżu. I to jest dosyć tutaj dla nas znaczące. Ja bym chciał właśnie tą rolę wystaw światowych Państwu podkreślić. Dla w ogóle zmian, które zachodzą wtedy w sztuce europejskiej. Otóż wtedy już na tej wystawie światowej w Paryżu pojawiają się obiekty japońskie, ale jeszcze w pawilonie holenderskim. Tu pokazuję Państwu inaugurację uczynioną przez cesarza Napoleona III. I również samo wnętrze, w którym to się dzieje, nam jakby sugeruje, jakie były cele takich wystaw światowych. One przede wszystkim miały pokazać właśnie bardzo szybko następujący rozwój przemysłu, wynalazków, industrializację. I to miało swój wyraz w prezentowanych tam pawilonach. To będzie się rozwijało, ale z drugiej strony, i to nas bardziej interesuje, wystawy światowe będą też taką możliwością właściwie zapoznania się z dorobkiem kulturalnym nie tylko krajów europejskich, ale właśnie pozaeuropejskich. I to będzie ta szansa, tutaj jakby się zbiegają te dwa elementy, aby do tej dalekiej Japonii poprzez wystawy światowe dotrzeć. I tu jeszcze wrócę do tego obrazu, bo się nie bez powodu pojawił praca Gustawa Courbeta, czołowego realisty, gdyż przedstawia ona Charlesa Baudelaire'a, poetę, ale również krytyka, właśnie który tak mocno w swoich pismach apeluje o nowoczesność w malarstwie. No i nie jest przypadkiem, że będzie on jednym z pierwszych kolekcjonerów drzeworytów japońskich. Następnym z tych kolekcjonerów będzie Gilles de Goncourt, jeden z braci słynnych krytyków, który również w swoim dzienniku już na początku lat 60. zanotuje, że kupił właśnie drzeworyty japońskie i jest nimi zachwycony. Nie tylko bardzo poetycko będzie opisywał klimat tych drzeworytów, ale wręcz porówna je, co może nas zaskoczyć, do prac graficznych Albrechta Dürera. Dlaczego tak robi? Zapewne doceniając niezwykłą jakość artystyczną tych prac, bo przecież w swoim charakterze oczywiście grafika Dürera się mocno różni od prac japońskich artystów, ale właśnie chce znaleźć jakiś taki najwyższy punkt odniesienia w sztuce europejskiej, aby docenić to, co zaczyna właśnie pojawiać się w Europie. No i proszę Państwa, następna wystawa światowa, o której chciałbym wspomnieć, to wystawa światowa już w Londynie w roku 1862. I tutaj Państwu konkretnie pokazuję właśnie ten fragment, gdzie obiekty japońskie były prezentowane. To było ponad 600 obiektów. Proszę zobaczyć, jakie nagromadzenie tego się pojawia. Te akurat obiekty pochodziły ze zbiorów Sir Rutherforda Alcocka, który po prostu je nabył w czasie swojej podróży do Japonii. I tutaj znowu pamiętajmy o tym, że to otwarcie granic to również jest możliwość podróży i wielu kolekcjonerów również artystów, choć może w mniejszym stopniu, do Japonii będzie się udawać. I to właśnie tutaj, w Londynie, po raz pierwszy zostaną zaprezentowane drzeworyty japońskie. W tym czasie również, właśnie w 1962 roku, z kolei w Paryżu, no, który jednak jest tym centrum życia artystycznego, zostaje otwarty pierwszy sklep japoński przy Rue de Rivoli. Wcześniej sklepy, które zajmowały się sprowadzaniem towarów z Dalekiego Wschodu, to były przede wszystkim właśnie sklepy specjalizujące się w obiektach sprowadzanych z Chin. I ten sklep przy Rue de Rivoli będzie właśnie początkowo tym miejscem, gdzie kolekcjonerzy
ale też i artyści będą kupować między innymi drzeworyty. Właśnie Edmond de Goncourt, jeden znowu z braci, o których wspominałem, Baudelaire, Manet, Degas, Whistler, Monet. Oczywiście te nazwiska nam się tutaj zaraz ci artyści pojawią. I jeszcze wracając do kwestii podróży, chciałbym wspomnieć Felice Beato, jednego z najciekawszych europejskich fotografików, który udaje się w 1963 roku do Japonii. Tam pozostanie do lat 80. W Yokohamie będzie do 77 roku prowadził swoje atelier fotograficzne i będzie przysyłał właśnie do Europy zdjęcia przedstawiające sceny rodzajowe, pejzaże. Tu akurat Państwu pokazuję czarno-białą fotografię, ale one bardzo często będą też ręcznie kolorowane i one też jakby będą kształtować właśnie modę na japońszczyznę. Bo to poza tym poszukiwaniami, czym się za chwilę bardziej zajmiemy, zmian formalnych w obrazowaniu w sztuce europejskiej, to najpierw właśnie musimy rozpocząć od takiej mody, która zaczyna ogarniać Europę, a w szczególności Paryż. No i następna wielka rzeczywiście wystawa światowa w Paryżu, gdzie Japonia w 1967 roku po raz pierwszy bierze oficjalnie udział jako kraj. Prezentowanych jest ponad 1300 eksponatów, które pokazują właśnie różne aspekty życia w Japonii, w tym też wybór drzeworytów. I to jest, proszę Państwa, taka ekspozycja, którą rzeczywiście bardzo wielu artystów będzie zainspirowanych. I również już tutaj można zobaczyć te obiekty, które są właśnie inspirowane sztuką japońską. My się dzisiaj będziemy skupiać raczej na malarstwie, ale proszę zobaczyć ten jeden z talerzy z serwisu Felixa Braquemonta. Tutaj zresztą właśnie nawet w tym talerzu widać to, co będzie dla kompozycji japońskich tak charakterystyczne i będzie tak oddziaływać, będzie tak inne od myślenia europejskiego. Takie operowanie pewnym motywem, który rzucony jest na taką pustą przestrzeń. No i tutaj cały ten serwis, proszę zobaczyć, to jest serwis, który jakieś kilka lat temu został sprzedany na aukcji chyba w Sotheby's. I te motywy oczywiście, które tutaj Państwo widzą, to są motywy czerpane bezpośrednio, tu prawie można być kopiowane jeszcze z drzeworytów japońskich. I między innymi takim artystą, który zostanie właśnie w czasie tej wystawy światowej w Paryżu, dosłownie zainspirowany też do kolekcjonowania, bo to będzie szło w parze sztuki japońskiej, będzie francuski malarz James Tissot. I tutaj jeszcze początkowo będziemy oglądać dosyć sporo takich obrazów, gdzie, może nie sporo, ale to jest właśnie dobry przykład takiego momentu, kiedy mamy do czynienia przede wszystkim z samą fascynacją, egzotyką, tymi przedmiotami, które przyjeżdżają z Japonii, które są tak barwne, inne, a nie widzimy w tym obrazie jeszcze tych formalnych wpływów, które dopiero będą się rozwijać. Ta praca jest jeszcze przykładem tak dość mocno akademickiego obrazu, a więc tutaj trzeba pamiętać, że to, o czym mówimy, rozwija się właśnie na tle tych zmian, których punktem wyjścia jest realizm i akademizm. I jeszcze wracając do wystawy światowej, otóż oficjalnie na tą wystawę 67 roku przyjeżdża książę Tokugawa Akitake, który jest przedstawicielem rządu, wtedy jeszcze rządzącego w Japonii, rządu właśnie Tokugawa. On zresztą pozostanie dłużej we Francji i jego nauczycielem rysunku będzie właśnie James Tissot. Ale ten rząd szogunatu nie będzie już trwał długo i w 1968 roku w Japonii rozpoczną się reformy, zostanie przywrócony
odwrócona władza cesarska. No i też Japonia wejdzie na drogę takiej bardzo szybkiej, gwałtownej modernizacji, czy oczywiście też przyspieszy tą wymianę handlową, ale też i kulturalną z krajami europejskimi. I w 1967 roku również zostaje powołane Towarzystwo Japońskie. Ci miłośnicy sztuki japońskiej zbierają się tutaj, w tym przypadku będą spotkania odbywać się, co też zresztą znamienne, w domu dyrektora manufaktury w Sèvres. I tam między innymi właśnie będzie Henri Fontaine Latour, Félix Braquemont, projektant tego serwisu, ale też i kolekcjonerzy, krytycy, wśród nich Zachary Astryk, którego tutaj Państwu pokazuję, zresztą wtedy właśnie w malowanym portrecie autorstwa Maneta. Edward Manet to też jeden z tych pierwszych artystów, którzy doceniają sztukę japońską i właśnie widzą tą inność drzeworytu japońskiego. W przypadku Maneta trzeba pamiętać, że na jego nowatorskie rozwiązania wpłynęło bardzo wiele czynników. Dla niego takim bardzo znaczącą inspiracją była sztuka hiszpańska, bo trzeba pamiętać, że ta fascynacja Japonią, która wtedy ma miejsce, jest częścią takiego eklektyzmu XIX-wiecznego. I tych fascynacji jest więcej, właśnie chociażby modą na Hiszpanię, na kulturę hiszpańską. W pewnym momencie pojawia się moda na kulturę rosyjską wraz z przybywającymi artystami też stamtąd, czy chociażby też takimi historycznymi odniesieniami, jak moda na sztukę rokokową w czasach cesarstwa. Więc ów japonizm, o którym też mówimy tak szerzej, to jest właśnie pewna część składowa tych różnych wpływów, które wtedy w Europie się przewijają. I mówiąc, proszę Państwa, o kolekcjonerach. Otóż tu sportretowany krytyk pisze artykuł w 1968 roku na temat sztuki japońskiej i tam właśnie wymienia, podaje taką całą listę kolekcjonerów, których już tutaj część wymieniałem. Jamesa Tissota już widzieliśmy, Henri Fontaine Latoura, Félixa Braquemonta, jeszcze o Philippe Burti będziemy mówić, Braccia de Concourt, Edouard Manet i Claude Monet chociażby. Tutaj już pojawia się jako ten kolekcjoner Claude Monet, który przecież dopiero zaczyna swoją karierę. I tutaj Państwu pokazuję współczesne zdjęcie jego domu w Giverny, gdzie nie zachowały się żadne ani prace Claude'a Moneta, ani jego kolekcja malarstwa. To się rozproszyło po całym świecie, ale właśnie w zbiorach tego muzeum są owe ryciny, które Monet zbierał i którymi się inspirował. No i tutaj też przy tej okazji warto wspomnieć, że przecież wiemy, że Claude Monet no, dość długo cierpiał na spore trudności finansowe. W jaki sposób mógł kolekcjonować drzeworyty japońskie? One były stosunkowo tanie. I stąd jakby tylko docenianie ich właściwie przez tych, którzy potrafili docenić ich nowatorską formę. I wracając jeszcze jedna rzecz, dlatego że no, dzisiaj naszym tytułem jest japonizm i właśnie to pojęcie pojawia się w 1972 roku i jego twórcą pierwszy raz używa to pojęcie krytyk, kolekcjoner Philippe Burti, który wcześniej bracia Goncourtowie trochę na wzór chinoiserii, tych chińskich wpływów też próbowali ukuć
takie pojęcie. I właściwie dopiero w 1973 roku, rok później, ten termin japonizm nabiera też tego znaczenia, jakim teraz my się posługujemy, to znaczy właśnie wpływu, już w tym momencie, wpływu sztuki japońskiej na artystów wtedy działających. I w 1973 roku, i teraz możemy pojechać do Wiednia z kolei, gdzie tam miała miejsce następna wystawa światowa. Tam Japonia już oficjalnie bierze udział pod tym nowym rządem, o którym Państwu mówiłem, i tam to jest wejście główne i tam dalej taka rotunda, główny obiekt na tej wystawie wiedeńskiej. Tam zaprezentowanych jest 6 tysięcy różnych obiektów. One prezentują rzeczywiście całe spektrum, można powiedzieć, kultury japońskiej. I poza tym jest zorganizowany taki ogród japoński, taka wioseczka poza tamtymi głównymi terenami. To już jest moment, kiedy ta fascynacja rzeczywiście osiąga bardzo duży zakres, i proszę zobaczyć, że właśnie oczywiście dotyczy, chociaż my głównie tutaj się Paryżem zajmujemy, będzie dotyczyć też innych krajów. No i w tym momencie na arenę wkracza Siegfried Bing, pochodzący z Niemiec, handlowiec, który w 1978 roku w 75 roku najpierw zaczyna pokazywać, sprzedawać obiekty właśnie chińskie, japońskie w swoich sklepach, które wcześniej się zajmowały czymś innym. I w 78 roku ma miejsce następna wystawa światowa w Paryżu. Tam pawilon japoński ma taką formę drewnianego pałacu. Ja tu Państwu pokazuję taki ogólny widok tych terenów wystawowych, żeby też pokazać, jak ogromne były to przedsięwzięcia. I na tej wystawie w 1978 roku jest pokazanych tam ponad mniej tych obiektów japońskich, ponad 400, ale one są już w dużej części wypożyczone właśnie od kolekcjonerów europejskich i między innymi z kolekcji Siegfrieda Binga. I po tym sukcesie na tej wystawie światowej w 1978 roku Siegfried Bing właśnie otwiera własną galerię sztuki chińskiej i japońskiej. Ten interes będzie się, jak się domyślamy, bardzo dobrze rozwijał, ale nie tylko sklepy Siegfrieda Binga będą miejscem, gdzie będzie można nabyć drzeworyty japońskie. Już takie domy towarowe, które przecież wtedy w Paryżu powstają, zaczynają właśnie w bardzo przystępnych cenach sprzedawać też tego typu produkty. I ja tutaj Państwu pokazuję właśnie widok jednego z tych domów towarowych, Bonmarsz. To nie jest część z tymi japońskimi artykułami, ale oczywiście ten drzeworyt Felixa Walotona jest bardzo, bardzo wyraźnie wzorowany, dużo późniejszy, na drzeworytach japońskich. I proszę Państwa, jeszcze jedno wydarzenie, które ma miejsce w 1978 roku, które chciałbym zilustrować pracą Watanabe Seitei, która pochodzi zresztą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie znajduje się, pochodzi z kolekcji właśnie Feliksa Mangi Jasińskiego. Otóż wspomniany autor tej pracy, wspomniany przeze mnie artysta, w czasie takiego spotkania w domu jednego z tych kolekcjonerów, którego już wymieniałem, Filipa Burtiego, maluje na oczach zgromadzonych gości akwarele. I między innymi tam obecni są właśnie Edmond de Goncourt, Edgar Degas, Edouard Manet czy Giuseppe de Nittis. I wracając do Siegfrieda Binga. Otóż w 1880 roku odbywa on swoją pierwszą podróż do Japonii i będzie po niej, po powrocie będzie otwierał następne sklepy właśnie z produktami z Dalekiego Wschodu. W 1983 roku z kolei ma miejsce bardzo duża wystawa również sztuki japońskiej w galerii Georges Petit. Tam jest 3000 obiektów. Wśród odwiedzających będzie Henri de Toulouse-Lautrec czy Camille
Pizarro. I w tym samym czasie jeszcze w Antwerpii swoją pracownię drzeworytami japońskimi dekoruje Vincent van Gogh. On właśnie pojawia się w Paryżu w połowie lat 80. już jakby zainfekowany tą dosłownie miłością w jego przypadku, można powiedzieć, do drzeworytu japońskiego. I korzystając z kolekcji Siegfrieda Binga w jednej z kawiarni, którą tutaj pokazuję Państwu, paryskich, organizuje właśnie wystawę drzeworytu japońskiego. No, kiedy będzie pisał do swojego brata, relacjonując jej przebieg, nie będzie ukrywał, że była to całkowita klęska, jak zresztą większość przedsięwzięć Vincenta van Gogha za jego życia, i tylko będzie mówił o tym, będzie pisał do brata, iż no, tymi artystami, którzy się zainteresowali, na który wpływ będzie miała ten drzeworyt japoński, będzie chociażby jego przyjaciel Emil Bernard. I już wiosną 1988 roku Vincent van Gogh opuści Paryż, pojedzie do Prowansji i tam będzie pisał do siostry, że właśnie się czuje, że on jakby chce być w Japonii. Ta Prowansja dla niego będzie taką namiastką Japonii. Tego też będzie poszukiwał. Tu zresztą już jest późniejszy, jeszcze taki bardziej nawet syntetyczny widok z motywem, który on też właśnie zaraz po przyjeździe wykorzystywał. Tych kwitnących drzew. I oczywiście taki motyw znajdą Państwo u nas na wystawie, bo to był też jeden z tych motywów, który bardzo interesował artystów japońskich. I mamy też na wystawie ten drzeworyt Hiroshige z serii 100 słynnych widoków Edo, przedstawiający ten most w deszczu. I to jest jeden z drzeworytów, który jeszcze w Paryżu Vincent van Gogh, można powiedzieć, no tak dosłownie skopiuje. I można byłoby powiedzieć, że jest to jeszcze trochę taka metoda, no wręcz nauki czy przyswajania sobie sztuki, trochę taka akademicka. Ale oczywiście Van Gogh, przyswajając sobie, analizując te dzieła japońskie, będzie szedł dużo dalej. I pod koniec swojego życia, to jeden z jego ostatnich obrazów, namaluje ten pejzaż, który no, w pierwszym momencie robi dość szokujące wrażenie. Chciałoby się powiedzieć, że to jest właśnie praca szaleńca, który pociął swoją pracę. Oczywiście pomimo choroby psychicznej Vincent van Gogh pozostaje bardzo świadomym artystą, bardzo racjonalnym, ale też bardzo radykalnym. I to, co tutaj jest rzeczywiście takim jakby, no chciałoby się powiedzieć, szrafowaniem tego obrazu, to jest nic innego jak właśnie zainspirowanie się tym efektem deszczu, który też na wystawie tutaj na kilku pracach Państwo mogą zobaczyć. I jeszcze chciałbym zacytować, bo rzeczywiście to uwielbienie Van Gogha dla sztuki japońskiej było ogromne. Chciałbym zacytować jego słowa. Gdy się studiuje sztukę japońską, widzi się, że człowiek mądry, inteligentny, filozof spędza czas na tym, na badaniu odległości Ziemia od Księżyca, na zagłębianiu polityki Bismarcka. Nie, studiuje źdźbło trawy. Ale to źdźbło trawy pozwala później rysować wszystkie rośliny, a potem pory roku, pejzaże, zwierzęta, wreszcie cię postać ludzką. W ten sposób spędza życie i życie jest zbyt krótkie, żeby mógł zrobić wszystko. Proszę, czy to, czego uczą nas prości Japończycy, którzy żyją wśród przyrody, jakby sami byli kwiatami, nie jest niemal prawdziwą religią. I nie można studiować sztuki japońskiej, nie stając się zarazem wesołym i szczęśliwym. Trzeba powrócić do natury, mimo naszego wykształcenia i naszej pracy w świecie konwencji. I ten cytat to wyraźnie pokazuje, że po pierwsze Van Gogh ma taką pełną świadomość pewnego przeciwstawienia tutaj wręcz, można powiedzieć, filozofii życia europejskiego i takiego właśnie nowoczesnego, współczesnego. A
tym wpływom filozofii chociażby japońskiej, ale też jak bardzo głęboko rozumie specyfikę sztuki japońskiej. I tutaj ten cytat, proszę Państwa, skojarzył mi się z jednym z najbardziej japonizujących obrazów Leona Wyczółkowskiego, który skupia się właśnie na takim jesiennym krzaczku już pozbawionym listowia. I nie tylko chodzi o to, co też zresztą sztuka japońska bardzo chętnie robi, na takim skupieniu się na pojedynczym motywie, ale też to już jest praca bardzo dojrzała, z pełnym zrozumieniem wpływów japońskich, chociażby poprzez taką syntetyczność swojego przedstawienia. I proszę Państwa, kiedy to Van Gogh będzie opuszczał Paryż i przenosił się do Prowansji, w niedalekim Giverny, niedalekim Paryża oczywiście, Claude Monet będzie szykował swoją rezydencję, swój dom, którego już wnętrze Państwu pokazywałem. To oczywiście dużo, dużo późniejsze zdjęcie, gdzie co można rozpoznać po tej takiej brodzie imponującej. No i w tle artysty ten bardzo charakterystyczny element dla również jego twórczości, nie tylko przecież ogrodu, który był pasją obok malarstwa, właściwie dla Moneta właśnie ogrodnictwo było równie wielką pasją. Ale ten ogród wokół tego domu w Giverny, on w bardzo praktyczny sposób wykorzystuje właśnie jako motywy w swojej twórczości. I między innymi ten mostek japoński, który akurat pokazuję Państwu w wersji takiej bardzo intensywnej kolorystycznie, bo proszę zwrócić uwagę, że również na naszej wystawie widać wyraźnie, jak artyści japońscy też podobnie patrzyli na przyrodę, wyłapując często właśnie jesienią takie mocne, intensywne barwy. Tutaj wiele moglibyśmy znaleźć inspiracji i tego motywu, bo też wiedzą Państwo z wystawy, jak częstym motywem w drzeworytach w pejzażu japońskim jest właśnie most, ale ja tutaj Państwu też wybrałem nie bez przyczyny właśnie takie ujęcie z tymi gałęziami na pierwszym planie, bo i taki motyw w postaci tych gałęzi wierzby zwieszających się nad wodą będzie malował Claude Monet. I no, zresztą trzeba pamiętać oczywiście, że ten jego projekt, jakim był ogród, to było wiele, wiele lat pracy, bo on rzeczywiście wynajął dom w Giverny w 1983 roku, ale dom kupił dopiero w 1890 i dopiero wtedy rozpoczął w pełni pracę nad ogrodem. Zresztą to zbiegło się z jego poprawą sytuacji finansowej i dzięki temu mógł właśnie ten ogród urządzić w taki sposób, jaki chciał. A my wracamy do Paryża, gdzie oj, tu mi jedna rzecz mignęła i umknęła, ale musimy wrócić do tego, proszę Państwa. Bo tu zacząłem mówić o Siegfriedzie Bingu, ale umknął mi początek wydawania jego miesięcznika Le Japon Artistique w 1988 roku właśnie, którego to miesięcznika ukaże się do 1991 roku, 36 numerów. Będą one wychodziły w trzech językach, we Francji, w Niemczech, w Anglii i Stanach Zjednoczonych. To też pokazuje, jak już wtedy był zasięg tej mody, tych inspiracji i to jest właśnie to apogeum, do którego również Siegfried Wink się tak bardzo przyczynia. Przepraszam bardzo, powtórka z Van Gogha i Moneta. I jesteśmy w 1988 roku. O Jezu. Już. Bo tutaj chciałbym napomknąć znowu, bo to jest
następny wątek, który można byłoby rozwijać długo, że w 1988 roku powstanie Grupa Nabistów. Grupa Nabistów stworzona przez Paula Seruziera, tu pokazuje słynny talizman, który on przywozi z Bretanii, zainspirowany, a właściwie namalowany pod dyktando Paula Gauguina. No, jeden z takich najbardziej radykalnych obrazów tego czasu właśnie poprzez tą syntetyczność. To jest niewielki obraz tutaj. W powiększeniu on robi rzeczywiście duże wrażenie i takie operowanie znowu płaszczyzną, tą płaskością, która jest taka charakterystyczna dla syntetyzmu Paula Gauguina, to właśnie będzie rozwijane przez członków grupy nabistów, między innymi tutaj chociażby Pierre'a Bonarda, po którego przykładzie widzą Państwo, jak też będzie to szło w parze z inspiracjami japońskimi. I 1889 rok. Następna wystawa światowa to stulecie rewolucji, więc jedna z tych największych. Jeśli chodzi o obiekty japońskie, to blisko 700 prac zostanie pokazanych wtedy w Paryżu. No i to jest oczywiście ta wystawa, na którą zostanie wybudowana wieża Eiffla, którą widzą Państwo właśnie w budowie. Widzą Państwo w drzeworycie, przepraszam, w litografii, to jest litografia, nie drzeworyt, chociaż dość umiejętnie naśladuje tą technikę, ale też i umiejętnie naśladuje właśnie efekty, które na wielu pracach japońskich widzimy. Taką z kolei delikatność, wrażliwość na delikatność koloru, wrażliwość na zmiany pogody i tym samym budowanie tego bardzo poetyckiego, takiego specyficznego nastroju i to też oczywiście zauważają i przenoszą do swoich prac artyści europejscy. I w roku 1890 wracamy do projektu Siegfrieda Binga, dlatego że wtedy w Paryżu ma miejsce największa wystawa drzeworytów japońskich. W École des Beaux-Arts Bing organizuje wystawę, na której pokazanych jest 760 prac graficznych i do tego 430 ilustrowanych książek. Właściwie obejmując zakres od XVIII wieku aż do lat 60. XIX, to jest wystawa odwiedzona przez bardzo, bardzo wielu artystów, wśród nich Pierre'a Bonarda, przed chwilą oglądanego Felixa Valatona, czy Henri de Toulouse-Lautreca znowu. Wśród tych, które odwiedzają tą wystawę, jest również Mary Cassatt, którą tutaj widzą Państwo przedstawioną, no nie na tej wystawie, tylko w Louvre, przez Edgara Degas, którego można powiedzieć była uczennicą w jakimś sensie. I będzie ona bardzo entuzjastycznie oczywiście pisać o tej wystawie. Będzie pisać między innymi do Berty Morisot, że ta no, nie może przegapić takiego wydarzenia. No i chciałbym, żeby Państwo tą pracę Edgara Degas porównali chociażby z tą pracą Utamaro, ale prawdę powiedziawszy nie pokazuje jej ze względu na porównanie, tylko z racji tego, że w 1991 roku Edmond de Goncourt po wielu, wielu latach wydaje właśnie pierwszą biografię tego japońskiego artysty. I oczywiście jest tak, że te artykuły, to zainteresowanie japońszczyzną przejawia się właśnie w wydawnictwach. Już mówiłem też o tym miesięczniku, który wydawanym przez Binga, który miał szczególne znaczenie. I następna duża wystawa drzeworytów, tym razem znowu zorganizowana przez Binga, tym razem w galerii Durand-Ruela. I między innymi wśród odwiedzających tą wystawę będzie Claude Monet i Camille Pissarro, który z kolei będzie nie krył swojego zachwytu, pisząc do swojego syna. No i właśnie wybrałem też taką pracę Pizara, która zresztą mniej więcej z tego czasu, która te niuanse bieli, śniegu, podobnie jak drzeworytnicy japońscy, tak wspaniale ujmuje. Ale proszę Państwa, wśród tych odwiedzających tą właśnie wystawę w galerii Durand-Ruela jest również
Auguste Rodin, którego w pierwszym momencie byśmy nie podejrzewali o za wiele inspiracji sztuką japońską, ale musimy pamiętać, że ten japonizm był wtedy bardzo powszechny. Oczywiście Rodin jest nowatorem, jeśli chodzi o rzeźbę, nie tylko poszukuje nowych form, ale też nowych technik, nowych materiałów. I akurat w przypadku tej głowy Balzaka to właśnie sam materiał jest takim bardzo bezpośrednim nawiązaniem do ceramiki japońskiej i tutaj ta glazurowana właśnie ceramika jest techniką stamtąd zaczerpniętą. I proszę Państwa, wracamy do Zygfrida Binga, który tutaj nam się przewija cały czas, bo jego wpływ, jego interesy również miały tak duże znaczenie. Otóż 95 rok, kiedy to otwiera swoją nową galerię, właściwie reformuje swój interes, zmienia pozostałe sklepy i otwiera Maison de l'Art Nouveau. Galerię, która wywołuje wiele kontrowersji, są tacy, którzy bardzo ostro piszą o sztuce tam prezentowanej, a oczywiście jej nazwa Art Nouveau stanie się też nazwą całego stylu, który właśnie w 1995 roku w pełni wypucha w Paryżu. Siegfried Bing w tym czasie opublikuje trzy artykuły, które będą poświęcone twórczości Hokusaja w Revue Blanche i tutaj niewiele wcześniejsze pokazuję Państwu plakaty Pierre'a Bonnarda i Toulouse-Lautreca, bo oczywiście te ich dzieła też są już bardzo wyraźnie zainspirowane również sztuką japońską. I rok 1900, czyli następna wystawa światowa w Paryżu, w obiektów japońskich ponad 2000, znowu wielka, wielka prezentacja, japoński ogród, herbaciarnia na terenie Palais du Trocadéro. Ale ja Państwu pokazuję teraz plakat autorstwa Alfonsa Muchy, bo oczywiście ten styl, o którym przed chwilą mówiłem, Art Nouveau, to nic innego jak przecież secesja, która również pod wpływem właśnie pewnej dekoracyjności drzeworytu japońskiego będzie się kształtować. I proszę Państwa, ta nasza wycieczka przez drugą połowę XIX wieku nie byłaby pełna bez polskiego akcentu. Już wspomniany zresztą przeze mnie Felix Manga Jasieński, nie tylko nasz największy kolekcjoner tamtego czasu sztuki japońskiej, ale też postać kluczowa, jeśli chodzi o polskich artystów. On sam i jego kolekcja właśnie inspirująca bardzo, bardzo wiele artystów. Zresztą tutaj ma w rękach swoją jedną z ulubionych rycin, którą też na wystawie, oczywiście w innej odbitce, prezentujemy, bo tak jak mówiłem, zbiory Feliksa Manga Jasieńskiego trafiły do Muzeum Narodowego w Krakowie. I proszę Państwa, po tym apogeum, które ma miejsce pod koniec XIX wieku, w latach 90. zbiega się to też z tym dziesięcioleciem popularności secesji, początek wieku XX, około 1905 roku, kiedy właśnie kończy się secesja, również i bardzo znacząco maleją wpływy sztuki japońskiej. Oczywiście będą jeszcze artyści, którzy będą z tej tradycji korzystać, jak chociażby fowiści, tutaj André Derain, czy ten najsłynniejszy z tego grona, czyli Henri Matisse. I specjalnie pokazuję Państwu właśnie ten obraz, który przedstawia Japonkę nad brzegiem morza, a więc nawet temat jest japoński. Tylko że to już jest obraz, pomimo że powstały w 1905 roku, zdradzający nam właśnie, gdzie między innymi te formalne zmiany, które tutaj tylko trochę na razie nam się pojawiły i ich sygnały będą prowadzić. Takie syntetyczne myślenie, które
wtedy rozwija się w sztuce europejskiej, nie bez wpływu sztuki japońskiej, doprowadzi w efekcie do powstania abstrakcji. Jeszcze jeden przykład właśnie takiego motywu japońskiego z początku wieku XX, czyli krąg ekspresjonistów z grupy Dubrique. I tutaj widzą Państwo z kolei, jak ta japońska dziewczyna już jest inspirowana nie tylko dekoracyjnością japońską, ale też sztuką prymitywną, pozaeuropejską również, ale właśnie pochodzącą już z innych kręgów kulturowych. To tyle, proszę Państwa, było naszej wycieczki po wieku XIX i tutaj tego sygnału z początku wieku XX. A teraz chciałbym Państwu zaproponować drugą część, troszkę przyspieszymy, ale chciałbym też Państwu pokazać taką obszerność tych wpływów i to zaczynając właśnie od pewnych motywów, tak jak tutaj w pracy od Ilona Redona, gdzie mamy tego wojownika japońskiego po prostu na wazonie, ale ta praca oczywiście też zdradza to, że od Ilon Redon drzeworyty japońskie dobrze znał. My jednak wróćmy do początków i tutaj artystą, którego jeszcze koniecznie też będziemy musieli się nim zająć, to amerykański malarz James Whistler, który z jednej strony, tak jak tutaj, co widać wyraźnie, jest jeszcze pod wpływem tej mody na Japonię właśnie w postaci różnych artefaktów, takich przedmiotów, które, tak jak już mówiłem, były dostępne w sklepach. I teraz się tym przez moment zajmijmy. Tutaj chociażby ta japońska maska, bardzo podobną, podziwiają te dziewczęta na obrazie Alfreda Stevensa, belgijskiego malarza. Obrazie z lat 70. jeszcze. I też widzą Państwo, że to obraz jest stosunkowo tak bardzo europejsko malowany, tak to nazwijmy, czy może inaczej tradycyjnie. Ale ten motyw maski też chciałem Państwu pokazać z kolei twórczości innego belgijskiego też artysty, tym razem prekursora ekspresjonizmu, którego w ogóle motyw maski tutaj często przenika się też z motywem czaszki. I to jest zresztą dosyć późny jego obraz. I jeszcze jedna praca Jamesa Ensora. Proszę zobaczyć, jak podobna w swojej ekspresji do przed chwilą oglądanej japońskiej maski. Ale też nie zapominajmy, i tu właśnie dlatego takie zestawienie robię, że przecież te inspiracje japońskie to jest tylko część odniesień artystów europejskich i tutaj ten mąż boleści, bo to jednak wyraźnie nawiązuje do przedstawienia Chrystusa z tą koroną cierniową, to jest przecież kontynuacja bardzo długiej tradycji europejskiej. No i teraz właśnie owe przedmioty, jak chociażby kimono, które spotykamy znowu u Alfreda Stevensa, w obrazie malowanym dość tradycyjnie, ale proszę zobaczyć, że już ta chęć pewnego dekoracyjnego i takiego spłaszczenia w tym odbiciu, w tym jak się, co tam się pojawia w tle tego lustra, już zaczyna się pojawiać. Amerykański malarz William Mary Chase, czy tu z motywem parawanu jeszcze zaraz będziemy poszukiwać, czy Claude Monet, oczywiście portretujący tutaj swoją żonę i kimono, i wachlarze, czy trochę sztuki polskiej, Leon Wyczółkowski, czy Wojciech Weiss, który właśnie zestawia ten motyw kimona z tym tradycyjnym europejskim tematem, jakim jest akt. I mówiąc o początku XX wieku, powinienem jeszcze wymienić wśród artystów, którzy też będą jeszcze patrzeć na sztukę japońską, Pabla Picassa. I motyw wachlarza, bo to taki bardzo charakterystyczny japoński przedmiot. I tutaj widzą Państwo obraz mniej znanego malarza, bo to hiszpański malarz. I to nie jest wcale jakiś wczesny obraz, tylko po prostu ten malarz tak tradycyjnie malował, zupełnie jakby niewrażliwy na te
formalne japońskie wpływy, a właśnie używający tego modnego rekwizytu, jakim był wachlarz. I wracamy, proszę Państwa, do Whistlera, któremu, tak jak powiedziałem, trzeba chwilę poświęcić czasu. Dlatego, że poza tymi japońskimi rekwizytami, to będzie malarz, który również jako jeden z pierwszych, można powiedzieć, zrozumie znaczenie drzeworytu japońskiego. A więc tych cech, których tutaj teraz będziemy zaraz poszukiwać, które, pomimo że w jego najsłynniejszym obrazie nie ma żadnych elementów japońskich, to właśnie sposób myślenia jest bardzo bliski kompozycjom japońskim. No i tutaj przypominam, że nie tak dawno na wystawie Olgi Boznańskiej gościliśmy właśnie arcydzieło Whistlera, czyli jego Harmonię w szarości i zieleni. I tu oczywiście chociażby sygnatura artysty, która właśnie jest stylizowana na taki japoński znak. Tu nie ma tak naprawdę znowu takich bardzo dosłownych odniesień japońskich, ale chociażby to użycie tych motyli, tych kwiatów, takie bardzo delikatne i inne elementy z kompozycji chociażby tego obrazu wyraźnie odnoszą nas do sztuki japońskiej, którą Whistler był zafascynowany. Z kolei, no nie bez powodu ten obraz pojawił się na wystawie Olgi Boznańskiej, która i uważnie oglądała pracę Whistlera i również uległa modzie na japońszczyznę. Tutaj w rękach charakterystyczny wachlarz, ale przecież właśnie ten sam sposób myślenia o obrazie pojawia się też w innych pracach. A wachlarze i zresztą parasolki, do których dojdziemy, wypełniają właśnie pracownię Olgi Boznańskiej. My jednak pozostańmy przy tych wachlarzach i chciałem Państwu pokazać teraz pracę dosyć wczesną Edgara Degas, czyli znowu przykład tego, jak artysta nie tylko używa tego japońskiego rekwizytu, ale właśnie proszę zobaczyć, jak już mocno spłaszcza przestrzeń w tym obrazie. I inny impresjonista, Pierre-Auguste Renoir, który w pierwszym momencie mielibyśmy wrażenie, że tylko o wachlarz chodzi, ale jak się przyjrzymy tym chociażby takim liniom po prawej stronie i kompozycji tych kwiatów, to może nie aż tak uważnie, ale Renoir oczywiście, jak wszyscy impresjoniści i w ogóle większość artystów tego czasu, drzeworyty japońskie też oglądał. I tutaj jego Martwa natura, w której pojawia się i wachlarz japoński, i pojawia się reprodukcja obrazu, który ma swoje korzenie, tak to nazwijmy, w twórczości Velázqueza, a więc te wpływy hiszpańskie, o których Państwu mówiłem przy okazji Maneta, do którego też jest tu aluzja, dla którego można powiedzieć jest tutaj hołd w postaci tego bukietu jakby zaczerpniętego z jego Olimpii, więc to jest też trochę, no już nie mówiąc o wazonie, prawda, więc to jest właśnie taka martwa natura, która troszkę nam pokazuje takie przenikanie się i różnorodność tych inspiracji, o których mówimy. I teraz raz jeszcze James Ensor, właśnie na przykładzie Martwej natury, też z tymi motywami tutaj wachlarzy. I chciałem Państwu porównać jego pracę stosunkowo wczesną, z 1880 roku, jeszcze tak malowaną, dość swobodnie, ale gdzieś tam będącą pochodną takiego realistycznego patrzenia. I obraz też z podobnymi motywami, właśnie z tymi wachlarzami tutaj, już dużo, dużo późniejszy, ponad 25 lat później, już na początku XX wieku obraz malowany. Proszę zobaczyć, jak zupełnie się zmienił sposób obrazowania, jak obraz właściwie, kompozycja zamieniła się w taką mozaikę barw. I tym samym jesteśmy przy wachlarzach cały czas, bo jeszcze przykłady malowanych przez samych artystów wachlarzy. Z innych już rekwizytów, które też się nam pojawiały, to dosłownie już jedno takie pano dekoracyjne Piera Bonarda. Pokazywałem tutaj dosłownie taki parawan, który z kolei bardzo podobny pojawia się u Edwarda Villarda. I jeszcze z takich rekwizytów, które są bardzo częste, które się
pojawiają, to są parasolki i tutaj na bardzo wielu też obrazach europejskich artystów mogą Państwo ten motyw zobaczyć. Za to ja bym chciał Państwu, mówiąc o deszczu, wietrze, pokazać inny motyw. Otóż, zresztą jest chyba na wystawie też dosłownie taka rycina, która, gdzie w rękach właśnie tych walczących z wiatrem pojawiają się też parasolki. To jest bardzo charakterystyczny sposób dla artystów japońskich, no właśnie pokazania wiatru. Czegoś, co dosłownie nie da się w drzeworycie przedstawić, a więc te uginające się drzewa, te porywane przedmioty, no i ten wietrzny klimat, proszę zobaczyć, jak dosłownie właśnie oddaje tutaj Felix Vallaton w swoim drzeworycie właśnie z tymi motywami parasolek. I teraz kilka przykładów takich charakterystycznych scen, które często wybierała sztuka japońska i oczywiście scena toalety czy czesania włosów, no to również jest, to są również sceny pojawiające się w tradycji europejskiej, ale nie jest akurat przypadkiem, że właśnie taki motyw tej toalety i czesania włosów wtedy właśnie w takiej redakcji bardzo przestylizowanej, uproszczonej pojawia się u artystów w tym czasie. To oczywiście tych przykładów można by było mnożyć. Znów bardzo radykalny Edgar Degas, tak dość dosłownie też tymi drzeworytami japońskimi się inspirujący, ale oczywiście te inspiracje na swój sposób przekształcające i ten sam motyw u niego w rzeźbie, która jest dużo, dużo mniej znana. I jeszcze dorzućmy przykład Polski, bardzo takiego dekoracyjnego, efektownego obrazu Ślewińskiego, gdzie właśnie i wpływy Degas i drzeworytu japońskiego można byłoby pewnie odkryć. I praca, którą też gościmy na wystawie, która z kolei pokazuje następny z motywów, też oczywiście motywów obecnych wcześniej w Europie, ale takie sceny macierzyństwa, właśnie kontaktu matki z dzieckiem, też są wyraźnym nurtem w sztuce europejskiej, tutaj szczególnie pięknie ujmowane przez Mary Cassatt, czy to w jej malarstwie, czy przede wszystkim w jej pracach graficznych, gdzie widzimy tu bardzo, bardzo wyraźnie właśnie inspirowanie się grafiką japońską. I jeszcze jeden przykład graficzny, tym razem Piera Bonarda. No, w Polsce moglibyśmy oczywiście przywołać Stanisława Wyspiańskiego czy Olgę Boznańską. No, oczywiście z takim pytaniem, jak bardzo tutaj te wpływy japońskie można zanalizować, ale wiedząc o tym, że właśnie sztuka japońska i drzeworyt były tak powszechne, to ten sposób myślenia wtedy artystów tutaj jest dosyć jasny. No i proszę Państwa, gościmy na naszej wystawie wspaniałe przedstawienia góry Fuji, tutaj chociażby Hokusai'a, więc trudno nie wspomnieć chociażby dla porządku o tym cyklu z kolei, tej serii prac, która jest tak ważna dla sztuki europejskiej, czyli Paul Cézanne, który również po niepowodzeniach paryskich wraca na południe, mówię również, bo z kolei odnoszę się do Van Gogha, tylko że on tam pojechał, on tam nie wracał, a Cézanne z południa pochodził, więc wrócił do domu, no i maluje górę Świętej Wiktorii właśnie w taki sposób, bardzo wyraźnie inspirowany drzeworytami, eksperymentując z przestrzenią. I jak bardzo radykalny jest Cézanne, zobaczymy chociażby, porównując zresztą bardzo ciekawym obrazem Pierre'a Augusta Renoira, który kilkakrotnie odwiedza Cézanne'a w Prowansji i tą samą górę Świętej Wiktorii również maluje. Ale daleko mu do Cézanne'a i jego właśnie takich bardzo radykalnych, sumarycznych tutaj, tak jak w tym przypadku, rozwiązań. I żeby jeszcze jakieś odniesienie do góry Fuji w
w Polsce znaleźć, to najbliżej będzie nam na naszą galerię i pracę Stanisława Wyspiańskiego, gdzie przecież też mamy do czynienia z taką serią przedstawiającą kopiec Kościuszki, który gdzieś tam majaczy tylko w tle, ale przecież bardzo podobnie, jak to często ma miejsce w przypadku prac Oksaja. I jeszcze jedna rycina, zresztą też właśnie tam w oddali ta góra Fuji się pojawia właśnie w taki sposób, przy okazji której chciałbym pokazać Państwu kilka prac europejskich właśnie w takim myśleniu o przestrzeni. Tutaj wczesna praca Claude'a Moneta, bo mówiliśmy o tym, że on był przecież wymieniony bardzo wcześnie jako ten kolekcjoner drzeworytów japońskich i gdzieś to granie właśnie planami, tak jak chociażby tutaj z tym motywem okna, które temu służy, czy Oberty Moriso, czy u Olgi Boznańskiej, jest dostrzegalne. Tu niekoniecznie, bo to nie chciałem Państwu takich wyłącznie robić takich zestawień dosłownych, ale tutaj chociażby kwestia formatu takiego bardzo wydłużonego, co jakby wymusza też kwestię kompozycji często właśnie takimi jakby strefami i to samo pojawia się u europejskich artystów. I mam na myśli ten wydłużony format i właśnie takie bardzo specyficzne myślenie o kompozycji, czy granie motywami z pierwszego planu i zestawianie ich z tym, co dzieje się dalej, tak jak w tym widoku też u Stanisława Wyspiańskiego. Zresztą takie wjechanie, można powiedzieć, w naszą stronę z motywem jest bardzo charakterystyczne dla drzeworytów japońskich, czy takie przecięcie właśnie kompozycji, no zupełnie nieeuropejskie, to jest zupełnie niezgodne z zwyczajami kompozycji w tradycyjnej sztuce europejskiej, a tu też można byłoby więcej takich przykładów pokazać. I proszę Państwa, jeszcze jedna też rycina z naszej wystawy, gdzie też tam w oddali góra Fuji, ale ja bym się bardziej chciał skupić na tym motywie drzew, ale widzą Państwo, że już mówimy nie tyle o motywach, tak jak przed chwilą, tylko o tym sposobie patrzenia i przedstawiania, gdzie te drzewa Hokusaja właśnie budują taki rytm tej pracy, dopełniony zresztą taką bardzo piękną krzywizną tutaj tej drogi, która tam jest jakby skończona tym wzgórzem Fuji. I proszę spojrzeć, jak rytmicznie właśnie przedstawia te drzewa niedaleko Giverny Claude Monet, i który właściwie temu motywowi, mam na myśli nie tyle drzewa, ale właśnie taki rytm pionowych linii, poświęci całą serię swoich obrazów przedstawiających topole. I chyba z tych moich przykładów najbliższy, bo też najbardziej radykalny temu klimatowi japońskiemu, obraz Paula Gauguina i tego typu kompozycji można byłoby jeszcze szukać oczywiście też wiele. Tutaj już bardzo, bardzo późna praca Edwarda Muncha, który przecież też jakby wywodzi swoją sztukę z tych klimatów końca wieku XIX. I z kolei te motywy, których u nas na wystawie jest stosunkowo niewiele, a warto o tym wspomnieć, a więc martwa natura. Tutaj Gustave Caillebaut jakby eksperymentuje z przestrzenią, ale Vincent van Gogh już dość dokładnie pokrywa tutaj tym kwitnącym migdałowcem powierzchnię obrazu. To zresztą taki dobry przykład tego optymizmu, który pamiętają Państwo z cytatu, o którym van Gogh pisał w odniesieniu do sztuki japońskiej. No i kompozycja Claude'a Moneta, która właściwie przywodzi na myśl takie kompozycje all over, abstrakcyjne Jacksona Pollocka, bo to dokładnie jest ten sam sposób myślenia, takiego pokrycia pewnym motywem całej powierzchni, tego zbliżenia na tą rabatkę w tym ogrodzie w Giverny.
I prawie na koniec, no oczywiście chciałem pokazać Państwu tą chyba najsłynniejszą rycinę, nie tylko na naszej wystawie, ale w ogóle też rycinę, która zrobiła tak wielką karierę właśnie w Europie. A więc ta wielka fala. I tu chciałem Państwu ją zestawić z dwiema pracami, trochę podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie. Najpierw z pracą Gustawa Courbeta, a więc wracamy właśnie do realizmu. To też jest obraz, który pochodzi z całej serii prac malowanych już pod koniec lat 60., a więc w momencie, kiedy ta sztuka japońska rzeczywiście była coraz bardziej znana, a więc ta znajomość tej ryciny Hokusaja wydaje się bardzo prawdopodobna. Jednak Courbet jako realista, chociaż eksperymentuje ze sposobem przedstawienia chociażby tej piany z techniką malarską, no widzimy, że tutaj ten język, który chcieliśmy odkryć, który został nowy język przyniesiony przez drzeworyty japońskie, jeszcze nie ma miejsca. Zupełnie inaczej jest w tym obrazie namalowanym już w latach 90., gdzie mamy nie tylko tą płaskość, mamy tą dekoracyjność i bardzo wyraźne odniesienie do słynnego drzeworytu Hokusaja. I już ostatnia kwestia, którą chciałbym zakończyć nasze spotkanie, bo zatrzymaliśmy się na początku XX wieku. Oczywiście te wpływy japońskie będą trwały nadal u różnych artystów w bardzo różny sposób. Chociażby tutaj w modzie, tutaj taka praca z początku lat, znaczy strój z początku lat 20. I no, to oczywiście zupełnie inny temat poszukiwania właśnie tego języka japońskiego, bo tu się pojawia i motyw u Luciana Freuda w postaci tych zapaśników japońskich, ale też przecież i właśnie sposób myślenia, który ma w swoim fundamencie to myślenie kompozycji drzeworytu japońskiego, ale też i pracę zupełnie z malarstwem niezwiązane, jak chociażby panujący projekt Christo i Jean-Claude w Japonii i w Stanach Zjednoczonych, właśnie wykorzystujący ten motyw parasolki, o którym żeśmy mówili, i pomimo swojego rozmachu gdzieś właśnie zachowujący tą poetyckość i taki bardzo nastrojowy klimat sztuki japońskiej, a kończę pracą polską, nie tak dawno powstałą, i bardzo dziękuję za uwagę.